Edward, 78 lat, wiek kurp od dziada pradziada, no a teraz no jakby na delegacji, ale na Mazowszu jeszcze towarz. No i dożywam swoich lat. Więc wróćmy do lat 80. Rozpoczyna się karnawał Solidarności, tak to się określa. Czyli takie, można no tak, powiedzieć, zryw narodowy, powstanie. I teraz tak, jak pan trafił do Solidarności, jakie były początki? Właściwie początki to, no, wiadomo, nie było to publicznie głoszone, dopiero jakoś w połowie sierpnia, to już były podawane w mediach wiadomość o strajkach. Później porozumienie już w Gdańsku, już podpisane wtedy było oficjalne powiadomienie. Jaka była taki, no po prostu bodziec pewien. To był początek września, jechałem na łąki grabić siano. No to ile tam, z 6 kilometrów już traktorem, bo byłem zmechanizowany. No i po drodze kupiłem gazetę. Jedyna gazeta, której tam można było cośkolwiek wyczytać, to była Polityka. Bo przynajmniej tam te polityczne sprawy i tam między wierszami można było coś sobie wyłowić. No i kupiłem tę gazetę, zajechałem na łąki, przewróciłem siano, żeby schło i pod stogiem usiadłem i czytam gazetę. No to tak był początek, jak pan się pyta. I był artykuł, taki krótki, Gustawa Cholubka. On był wtedy chyba posłem do Sejmu. I tam się wypowiadał i tak nic nie było takiego jakiegoś no, podrywającego po tego, tylko tak jakoś to przemówiło tak do mojego no, jakby do mnie przemówiło, że teraz jest moment odpowiedni. Nie można było tego wcześniej robić bez jakiegoś poparcia większego. My chłopi byliśmy no, w sytuacji cholernie trudnej. Bo duża odległość co dzieliła. Uwaga. Proszę mówić nie do Tadeusza, tylko do tej kamery. A ja myślałem, że nie. Okej. Wybiłem się z pantałyku. Już mówię. Zaczynamy. Sytuacja chłopów była trudna. Od tego zdania tak, zaczynamy. Tak, więc tylko nie było możliwości tego wystąpić. Pojedyncze wystąpienia. Bo jeszcze było wcześniej, byłem w sanatorium w 1977 roku i w jednym pokoju razem z dziennikarzem z Polska i Świat, czy coś taki był chyba miesięcznik, periodyk. No i żeśmy rozmawiali, no i on mnie tak jakby naprowadził trochę na drogę, że większość ludzi w Polsce jest krytycznie ustawiona do tej polityki, do obecnego stanu, tylko że ludzie są tak uzależnieni, że nie zabierają głosu. Ja mówię, dlaczego dziennikarze mają dostęp do... Nie piszecie o tym, nie puści cenzura. I mówi, a że dziennikarze kłamią. Mówi, nieprawda, mówi, tylko nie mówią wszystkiego do końca. I dał mi przykład, że opisuje ten pokój, pięknie umeblowany, tylko jest brzydka dziura tam gdzieś w rogu. I pomijam milczeniem o tej dziurze. Tak mówi, tak, że my nie kłamiemy, ale nie wszystko można napisać, więc to się... I to mnie jakoś tak to jedno z drugim zmobilizowało. I... Ale jak zacząć? To był problem. Nie mieliśmy żadnych kontaktów. Były pojedyncze takie, no... wypowiedzi na zebraniach, to tam było też straszenie milicją, to zabierali głos, i, a szczególnie tak już przed wyborami. I tam miałem kilku kolegów, co podobnie myśleli. Przepraszam, przed nim. Nie sam startnął, więc no, rozmawiałem wcześniej z kilkoma tam kolegami, rolnikami, każdy narzekał. Były powodów wiele do narzekań. No i żeby sprowokować zebranie, nie wolno, nie mogliśmy liczyć na to, że tam wójt, naczelnik wtedy właśnie da nam lokal i pozwoli na zorganizowanie zebrania, więc trzeba było takiego zastosować taki no, podstęp.
No i no mój to był pomysł i zbierać podpisy od rolników, przynajmniej tam po 3 rolników z każdej wsi, to duża gmina. Także ja tydzień czasu swoją robotę zrobiłem na motorower i objeżdżałem całą gminę, tam 30 parę wsi. I w każdej wsi tam 3 to 4, 2, zależy tam, no, wszędzie miałem znajomych, no ale nie wszyscy mieli odwagę tam się podpisywać. Tam było napisane, że konieczność jest spotkania się z ministrem rolnictwa, nie? Żeby po prostu zobaczył na miejscu trudne problemy, bo to jest specyficzna sytuacja na kurpiach, ziemie liche, gospodarstwa małe, no i te ceny nie są odpowiednio, żeby wystarczały na utrzymanie. No i także chętnie podpisywali, no bo tam no, pod tą treścią taką krótko, ale wyraźnie. Jest gdzieś ta treść jeszcze? Czy... Nie, bo to ja dostawiłem to u wojewody, bo to trzeba drogosłużbowo, a nie wiem jak to, ale ja nie chciałem koło naczelnika, że on to prześle. Ja mówię, ale że co nie. Tam było Więc tam, że prosimy pana wojewodę o zorganizowanie spotkania z rolnikami gminy Kadzidło i sąsiednich, żeby byli tam no, z Ministerstwa Rolnictwa, omówić trudną sytuację naszych no, tutejszych rolników. No i rzeczywiście to się udało. Udało się, zawiozłem to osobiście do wojewody, wtedy chyba był Kuczyński, tym wicewojewodą do spraw rolniczych. I tam podpisał mi na kopii, że przyjął, nie? Bo chciałem mieć potwierdzenie. No rzeczywiście, w ciągu 2 tygodni to jakoś było pod początku października. Opowiadomienie było przez sołtysów i afisze, że będzie spotkanie z ministrem rolnictwa, tam z wojewodą i tak dalej. No była pełna sala w Kurpiance, to tam ile tak na upartego, to 300 osób można byłoby liczyć. No ja się przygotowałem do tego, wyliczyłem, zrobiłem kalkulację cen do każdego takiego podstawowego produktu, jak mleko, wieprzowina, wołowe, że były one no, niskie w stosunku do kosztów, do nakładu pracy i tak dalej. No i byłem przygotowany do tego, no i wojewoda, najpierw naczelnik przywitał, wojewoda i ministrowie, tam była cała świta, tam kilka osób. No oni swoje powiedzieli, później ja zabrałem głos i tak samozwańczo, że reprezentuję rolników z całej gminy, tam nie uzgadniałem ze wszystkim, no nie było możliwości. No i te warunki takie ekonomiczne najpierw, a później na zakończenie, że nie mamy żadnych organizacji, są różne producentów tam lnu, producentów miodu, różne byli, bo to jeszcze były potrącenia, jakiś mały procent od każdego tam jednostki, tam kilograma czy tego, to nawet rolnik nie wiedział, że płaci na te składki, na te związki. Ale to, te związki nam po prostu nic nie dawały. To tam producentów trzody chlewnej, producentów mleka. Ja tam w tym czasie byłem już w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej. Także tam miałem takie już kontakty nie tylko na terenie gminy. Ile podpisów było mniej więcej? No jakieś na tej prośbie. No jakieś 130, 140, to tak dokładnie to nie wiem. No wiem, że duży. No teraz żona przyszła. Tak, no. Przerwiemy na no, ja, no, te wszystkie żądania ekonomiczne odnośnie rolników. No i na zakończenie, że te związki, które istnieją, nam nic nie dają, tylko drenują nam pieniądze z kieszeni, o czym rolnicy nawet nie wiedzą. I potrzebny nam związek zawodowy, no i Solidarność Wiejska, bo już miałem no, to wiedzę, że takie coś tam się tworzy i tego. No i na to był, no, podniósł się raban, jak to wszyscy krzyknęli, że tak, że konieczny nam jest związek zawodowy i tak się zaczęło właśnie. No i wtedy już oni byli zaskoczeni tym,
byli zajęci tymi protestami robotniczymi i lekceważyli chłopów, no bo tam były już w Lubelskim, no i w Kogrójca tam gdzieś ten ksiądz Jakun Sadłowski chyba, już się nie pamiętam, to tam były organizowane, no były ten samoobrona rolnicza. No i także to był 29 bodajże, nie wiem, wrzesień, październik. Była pierwsza próba rejestracji Solidarności Wiejskiej. Ja to wiadomość wyczytałem w... Moment. Czyli mamy rok... 80 rok i jesień, to już jest we wrześniu, było to spotkanie z tymi ministrami i wojewodą, pod koniec września. W międzyczasie organizowaliśmy się, tylko nie mieliśmy tam kontaktu z nikim. A właściwie to już ja nie mogę sobie to... A nie pamięta pan, z kim imiennie się spotykaliście tam? Najpierw skontaktowałem się ze Stanisławem Cebergiem. Pojechałem tam ze znajomym, starszym rolnikiem. I pojechaliśmy do niego, bo ja tak no miałem to, on pewnym autorytetem był. Chłop z chłopa i kurpsi i tego, no był posłem, miał dużo wiedzy, inne orientacje. On był członkiem ZSL-u. No i rozmawialiśmy tam, później on przyjechał do Kadzidła, on od razu nie podjął takiej decyzji, w końcu powiedział, że to zrobić tak jak Janowski Gabriel, producentów rolnych, nie? Żeby nie było słowa Solidarność w nazwie związku, bo to będzie blokowało. No i faktycznie 20, nie pamiętam, pod koniec października w gazecie Zielony Sztandar, czy jakieś tam, to taka ZSL-owska gazeta, no bo innych tam nie było. I taki krótki wzmianka na dole, małym drukiem, że odbędzie się w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie rejestracja Solidarności tej wiejskiej. No ja tam pojechaliśmy w kilku, tam z naszej gminy. No i po, wiadomo, tamta rozprawa trwała, ja wiem, 20 minut, pół godziny. I wtedy chyba ostatek tam był, on tam spod Grójca. No tam poznałem tam Baugarta, Majewskiego. Już nie pamiętam wszystkich nazwisk, co później byli w tym prezydium. No i skończyło się, że sąd nie zarejestrował, dlatego że rolnik nie jest ani pracodawcą, ani pracobiorcą. I nie należą mu się związki zawodowe. No i wtedy tam ktoś powiedział, że spotykamy się na Gimnastycznej 14 na Mokotowie. No i tam pojechaliśmy. No i tam było Kozłowski chyba z Lubelskiego, takie znane nazwisko. No i Kęcik Wiesław i Janowski Gabriel. Tam było jakieś 30 osób. No i ten Wiesław Kęcik, ta jego żona Marzena. Oni byli, to właśnie co opowiadałem, że była nam no, informacją i pomocą, co mi Gosiewski zarzucił, że nieprawda, bo Marzena Kęcik i Wiesław byli w korze. Owszem, byli w korze, ale mieli jakby swoją działkę, żeby pomagać i w współtworzeniu Solidarności Wiejskiej. I tam no, były te statuty, były deklaracje do wstąpienia do związku, takie plakaty wymowne bardzo. No i tam ile było można wziąć, wtedy to wziąłem i tam byłem parę razy tam na Gimnastycznej. Później drugie podejście do rejestracji było w grudniu, to już nie pamiętam też daty. A nie, najpierw było na Politechnice Warszawskiej takie jakby zjednoczeniowy zjazd, wtedy ta chłopska Solidarność Rolnicza, no i Gabriela
ten Związek Producentów Rolnych. No ja byłem na tym zjeździe, to było gdzieś w połowie grudnia. I później rejestracja 30 nie wiem, grudnia w Warszawie, to była druga. Także na wszystkich czterech tych podejściach no byliśmy. Najpierw mówię, nas było 5, później było tam około 30. Później już autobusy nam dawali właśnie tam, o, Solidarność Ostrołęcka. Także na wszystkich tych czterech podejściach, no 12 maja zarejestrowane. No i wtedy już niby działaliśmy legalnie, ale tak samo nie było możliwości, nie mieliśmy lokalu. No dzięki Bogu nas przygarnęła Solidarność Ostrołęcka, tam miejsce. Dobrze, ale kiedy zapadła decyzja o legalizacji? No to właśnie 12 maja 1981 roku, po czterokrotnych podejściach do rejestracji, sąd zarejestrował naszą to Solidarność, już wtedy RI, bo to w Poznaniu był zjazd zjednoczeniowy, 9 marca 1981 roku. Już jako Solidarność Rolników Indywidualnych. No nie było to łatwo, bo nie było komunikacji, nie było pojazdów. No rowerami, traktorami, na piechotę się robiło nieraz i dziesiątki kilometrów, żeby dotrzeć. Ta świadomość na wsi była no rzeczywiście bardzo, bardzo niska. To przez te kilkadziesiąt lat to wiedzieli, może nie chcieli nawet rozmawiać na ten temat, bo no, no były, że Radio Wolna Europa. No ja tu podam taki przykład, że to był już koniec 70. lat i to zadłużenie już wtedy sięgało, bo ja słuchałem no, Wolnej Europy i Londynu i Waszyngtonu, a tam jak miałem czas oczywiście, bo to obowiązki były. No i tam mówili o tym zadłużeniu 23 miliardy, 25 miliardów, no i było przedwyborcze spotkanie, to było jeszcze wcześniej, no to był koniec 77 rok. No i ja zapytałem się, byli tam towarzysze z województwa i mówię, korzystając z okazji, to panowie powiecie, ile faktycznie to zadłużenie jest. Czy 23 miliardy, czy 20, czy 25, bo różne źródła różnie podają. No i towarzysz tam jakiś sekretarz, któryś mówi, to partia nad tym czuwa, mówi, że nieważne ile tych jest zadłużenia, żeby się tym nie zajmować, partia jest od tego, no tak mówię, partia jest od tego, żeby zadłużać się, a kto będzie spłacał, partia nie ma żadnych no, możliwości środków produkcji, żeby tworzyć, więc będzie spłacał robotnik i chłop. No i to zaraz po policję przedzwonili, po milicję, no i tam jest za popołki, żeby się wyciszyć. No i siłą rzeczy na tym stanęło, no ale to takie małe epizody. No a konkretnie to już zaczęliśmy tu tworzyć na terenie województwa ostrołęckiego. To już w listopadzie bodajże przyjechali z Przasnysza. Wiem, że Gutowski, Boże, już pan nazwiska mi, no, Mieczysław Grodkowski, o, już nieżyjący, no już nie żyje. Lewandowski, Franciszek, Pawłowski, o nazwiska jeszcze mi pamięta. Przyjechali, no i jak to robić, bo oni też chcą stworzyć. No i za dwa tygodnie będzie w Przasniszu taki ten zjazd organizacyjny. No i żeśmy pojechali tam do Przasnisza. No później tam Myszyniec, Baranowo, te sąsiednie gminy, a nie wiem, na ta strona po drugiej stronie Narwi, to rzeczywiście tam pomagali wtedy Kreczman, to tam był Jerwatowski chyba, już nie pamiętam nazwisk, to już tyle lat. I tam pomagali organizować, no pewno i ty byłeś też, Tadziu, też na tych organizacyjnych w tych zebraniach. Kiedy było to spotkanie organizacyjne w Przasnyszu? Więc to był koniec listopada, początek grudnia. To już była późna jesień.
późna jesień. No to w razie koniec, początek listopada, początek grudnia. No i później to już tak no, poszło, już były kontakty, tyle, że nie można było. Ja założyłem telefon, bo wtedy ta koło, no, jak to się nazywało, Rada Solidarności Zakładowa Telekomunikacji poszła mi na rękę, że bez czekania mi zainstalują telefon. Słupy były obok, tyle, że drut pociągnąć i aparat. To 25 tysięcy złotych, no to w przeliczeniu wtedy na żywy towar, jakim krowy były, bo to taki przelicznik, więc to było 5 krów. Musiałem sprzedać, żeby założyć sobie telefon. Pożytku niewiele było, bo on był cały czas no, na podsłuchu, także trzeba było. No i namierzali, do kogo tam dzwonię, więc niewiele on dał mi korzyści. No a później to zabrali, 13 grudnia mikrofon wykręcił, to aż, nie wiem, chyba w maju mi oddali ten mikrofon. Także się niewiele korzystało. No, także niewiele żeśmy zrobili. Tak mówiąc prawdę. Ja już mówię o swojej gminie Kadzidło, no to przynajmniej wymusiłem na władzach, że na wyrobiskach, torfowiska Karaska były łąki, tam były dobre no, na torfie, to łąki były bardzo wydajne. I to jakiś PGR tam za Ostrołęki obrabiał te, później fabryka tej mączki siennej tam za Baranowem. Żelazna czy gutocha to się nazywało. Także tam gospodarzyli źle, bo to trawa już zgniła i jej koszyć nie można było. Także to, a tu zabierali starszym no, rolnikom ziemię prawie na przymus. Bo nie wykorzystuje, ziemia musi rodzić, musi być wydajna. No i wtedy ja opierając się na tym, mówię, no tak, a PGR na Karasce. No i wtedy zaczęliśmy, no i te 350 hektarów, to już po moim wyjeździe do Francji, to można było wykupić. I tam rolnicy wykupili, po takich bardzo niskich. No właśnie, jak to wszystko było? 13 grudnia wprowadzono stan wojenny i zdelegalizowano Solidarność zarówno robotniczą, jak i rolników indywidualnych. Tak, ale te sprawy, które były już w toku, to zostały zrealizowane, bo tak jak mówię, te wyprzedaż tych sprzedaż to może była konieczność. Nawet, ale proszę powiedzieć, co się wtedy z panem działo? Panu to się działo, no zaskoczenie, no może nie było takie stuprocentowe, bo coś tak było czuć w powietrzu. No, akurat tego dnia przyjechał Kreczman i wtedy świniobicie tam robiłem i przyjechał, wziął tam, nie wiem, no ćwiartkę motorem przyjechał. Jeszcze no, śniegu nie było dużego, ujeżdżona droga. No i wziął to mięso, pojechał, to nawet w garażu zostawił, a później to nie wiedział, jak poinformować żonę, żeby to mięso wzięła, bo nie wiedziała nawet, bo on wrócił, tam jakoś no i zaraz aresztowania i położyłem się późno spać, no nie wiem, już po 11, no i 5 minut po 12, pukanie w okno, znajomy milicjant miejscowy. Panie Edwardzie, otwórz pan, bo mówi wypadek i z telefonu chcemy skorzystać. No i no, rzeczywiście pomyślałem, no. Podchodzę przez kuchnię do drzwi wyjściowych i widzę na ganku, jeszcze nie było na tym podejście schodowym, księżycowa była i widać było cienie kilku postaci, więc coś mnie tak mówię, przyjrzę tych kilku ludzi po to, żeby przedzwonić, no. No ale otworzyłem drzwi, no od razu weszli dwóch w tych mundurach moro z tymi pistoletami maszynowymi. Na piersi po cywilnemu jeden, to nazwisko jego to chyba Białobrzeski, tak mi się wydaje. Nie przestawiał się, ale później to Białobrzeski. No i miejscowy ten milicjant, no czterech ich było. No i proszę się ubierać, jest pan zatrzymany. Na jakiej podstawie? No i wyjmuje mi decyzję o internowaniu.
i przeczytałem od A do Z i miejsce odosobnienia było napisane Kamieńsk. A rok wcześniej, no może nie cały, bo to było koniec stycznia, był ten bunt więźniów w Kamieńsku. To był sprowokowany po to, żeby rozesłać tych więźniów po innych, nie? A tamto zostawić no, na przyjęcie nowych lokatorów. Więc już zamiar, to z tego wniosek, że stan wojenny już był przygotowany dużo wcześniej. To nie to, że te w Radomiu te żądania Solidarności zmusiły, to nieprawda. To... Ale jak to było? Byli domownicy, tak? Dzieci? Ile było dzieci w domu? No, żona? 6 dzieci, mama, bo ojciec zmarł. Gdzie to było dokładnie? No, w Kadzidle, to od Kadzidła to centrum 2 kilometry z kierunku na Przasnysz. Więc było względnie cicho, żona tylko wstała. Dzieci spały obok w pokoju, no i ubierać się i tego, no i no co było robić, nie można było tam się stawiać, bo to i tak nie miało sensu. No i wtedy na strychu, tam niewykończony pokój, no na piętro, był powielacz, była maszyna do pisania i papiery i tam to jeszcze było to ZSL nam pomagał, bo oni chcieli się jakby no, wkupić w łaski, że pomagają, że są związani z rolnikami, że popierają to, przynajmniej no, nieoficjalnie, ale popierają. Ale rewizji nie robili, no i wychodzę i żegnam się z żoną, mówię rano zaraz wynieś tam po sąsiedzku, niech on to się zaopiekuje, schowa, bo będzie pewno rewizja i będą... No i tam żona się postarała to usunąć. No ten powielacz, co później no, przekazałem przed odjazdem. No... Jak było to... Nie pamiętasz, Tadziu, nie. No ja pamiętam. Nawet z kim tam pod Cylo w Ostrołęce, no to nas przywieźli, to była godzina, bo jeszcze musiałem na komisariacie w Kadzidle czekać, bo jeszcze tam zbierali jeszcze do kompletu. No to nas jechało 3 z Kadzidła. No i ten ze Zbycji mówi, ja mówię, co panowie wy robicie, bo mówię, ja nie wiem, co się dzieje. Tak uprzedziliśmy tylko wasze działania. Mówi, gdyby nie nasze te działanie, to za parę tygodni my bylibyśmy w takiej sytuacji, co teraz by nie, że już rzekomo mieliśmy już po jakiś rozdział stanowisk, kto kim będzie już, kto ma być aresztowany, kto ma być powieszony. Widocznie tam i tak im mózg prali, żeby może no, ich pobudzić do większej gorliwości, no przypuszczam tak. No i mnie to dziwiło, bo żadnych takich planów, przynajmniej tutaj na naszym terenie województwa ostrołęckiego nie było, przynajmniej nie słyszałem o jakichś tam próbach przejęcia władzy czy tego. No i rano, w niedzielę, godzina 9 może była, nie miała zegarka, nie. Wyprowadzali nas na korytarz, no i także, a to cały czas no, byliśmy skuci, no, nie do tyłu, ale do przodu ręce. Cały czas no, pod cele rozkuli, a w niedzielę rano wyprowadzili od razu kuli, tylko że za mało mieli kajdanek i kuli paramy. Lewa ręka do prawej, nie pamiętam z kim ja byłem skuty. Wiem, że w jednym, no to suka, ile tam było, chyba 10 miejsc, 8 siedzących, takie ławki, a nas tam było chyba 14 tak wciśnięte. Ja nie pamiętam, z kim byłem skuty. Wiem, że Tadeusz Godlewski, jak już nas prowadzili, zaintonował, nie rzucim ziemi, chyba tak. I ten... Zomowiec, czy to milicjant, wpadł i
zamknąć gęby, bo rzucę, mówi, tu gaz łzawiący, będziecie płakać całą drogę. No i tak stopniowo, stopniowo się wyciszało. No i później tam jechał z Ostrołęki Lewandowski Romek, on nie wiem, był kierowcą w PKS-ach czy w MPK. I tak po tych zakrętach to wyczuł, mówi, jedziemy na Przasnysz, nie? To na most, nie, jesteśmy na moście teraz, mówi, na Warszawę i na Przasnysz, bo to na prawo. No i za Przasnyszem się już urwało, bo już tam nikt nie znał tej topografii, gdzie tamtego, no ale zatrzymanie był postój na no, potrzeby fizjologiczne. I no, jakieś 50 metrów tablica taka. I napis kierunkowa, Mława ileś tam kilometrów, nie? Więc już, więc ale też o Iławie to tam mało kto słyszał, że tam. A to przez Mławę żeśmy tam widocznie jechali. Ile godzin jechaliśmy też, nie wiem. Może o 11 wyjechaliśmy z Ostrołęki, a już było ciemno, no grudzień to wiadomo, krótki dzień. To już było ciemno, jak nas tam wprowadzili. No i cała no, 24 godzin bez jedzenia, bez picia. No i pamiętam, był kapuśniak, taki kwaśny kapuśniak i kostki takie z tych baratek, ale tylko same kości. I chleb taki razowy. Nie wiem, jak to, no, mnie to specjalnie nie szkodziło, bo tam na wsi chłop to się żywił, no, to, co było pod ręką i niekoniecznie regularnie i taki odporniejszy miał, ale pamiętam, był Stanisław Podmostko, ten radca prawny i on się krępował, no bo trzeba było no, ten gaz tam wypuścić z siebie, a on się kręcił, wierciał, ja mówię, panie Stanisławie, pan sobie pozwoli, bo dziurę w boku wyrwie i tego, no i wtedy już podbudowany też nie blokował. Także to zimno było, szyby były powybijane, tam była duża cyla, nie wiem, nas tam było z 15, z 20. I po jednym kocu, to zimno, to w ubraniach zresztą, chyba żeśmy spali, już nie pamiętam. No a później to regulamin taki jak dla aresztowanych, no myśmy tam się opierali, żeby nie stosować, no bo na jakim prawem? Do apelu, żeby stawać i meldować stan. Ja mówię, ja w wojsku nie byłem, nie wiem jak to kurde się stanie do apelu, bo mnie tam, żebym ja ten raport zgłaszał. No kostki musieliśmy wystawiać na korytarz, ubranie, buty. No. Nie protestowaliśmy, bo to wiadomo, że ze z tych względów. Ale do raportu to żeśmy nie stawali. Początkowo to różnie, to taka była forma protestu, że jak się słychać było na korytarzu, że zbliża się już ten cały sztab do obchodu, to myśmy klękali do pacierza, nie? No to raz i drugi raz to wyszli, zaczekali, ale później ostrzeżenie, że jeszcze raz to tak się trafi, to nie będą czekać, tylko podniosą nas. No wiadomo, że trzeba było to no, ustąpić, no ale taka no, forma protestu. No to później było odgrodzone toaleta, umywalka i ubikacja takim parawanikiem na 1,5 metra. No to znów na apel każdy po kolei siadał tam na tronie. No i wszedł liczy, a gdzie jeszcze jeden? Zajrzał i jest. Też się zorientował, że to się robi specjalnie, no ale potrzeby te organizmu są różne i w różnym czasie. No i no także. Jak wyglądała Wigilia? Wigilia, no śpiewaliśmy kolędy. Później w pierwszy dzień świąt, czy w drugi przyjechał biskup warmiński. Pamiętasz, Staniu? Była msza na świetlicy i paczki, o, to pamiętam zapach tej margaryny takiej holenderskiej,
aromatyzowana taka margarina, no to później jakieś słodycze, wiem, że tego słodyczy nie jadę, to a teraz już po świętach przyszły te paczki. To jeszcze dzieciom zawiozłem. W celi był pan z kim? Z Dzisiek Chojnowski, z od Troszyna, z jaka ta wieś się nazywała, już nie pamiętam. No z gmina Troszyn. Był z Kadzidła nauczyciel, Henryk Parzych, on później też wyjechał do Francji. I był ten właśnie Marek Tauter z Wyszkowa, młody chłopak, no młody, no 25-28 lat. I z Gdańska. Już nie pamiętam nazwiska, ale on później go przynieśli, to nie wiem, czy to był faktycznie z Gdańska, czy on tam tylko czasowo, żeby tam, no, coś wywiedzieć. No nie mam na ten temat wiedzy. Kiedy były pierwsze odwiedziny żony? Więc dopiero chyba na Trzech Króli, bo nie wiem, na drugi dzień świąt to przyszła, my w formie protestu nie goliliśmy się, nie? Także tam te dwa tygodnie, no to zarost. Nie, to już było na Nowy Rok chyba. Przyszedł i mówi, na odwiedziny żona przyjechała, ale mówi, zgolić brodę, bo inaczej nie będzie widzenia. No cholera, no to ja mówię, tu tracić widzenie tylko dlatego, żeby brodę chronić, to nie ma sensu. No i tam nawet nie miałem aparatu do golenia. No i tam gdzieś na dole w tym był ten fryzjer, mnie ogolił. Okazało się, że nie żona, tylko brat. No i a później żona przyjechała, to chyba już po Trzech Królach, już też nie pamiętam. Czy brali na przesłuchania? Brali to zaraz przed, ile, w tydzień po przywiezieniu to już brali. No i na spacery to były takie, no, rozmowy, bo tam 20 minut spaceru. To ja przeważnie chodziłem, to nie zawsze te same cele puszczali, no ale tak. To były dyskusje, jak się zachować, co robić, co tego, no żeby w ogóle nie rozmawiać, nie odpowiadać, nie tego, no. Żeby powiedzieli, na jakiej podstawie, o co chodzi. No podstawa to jest dekret o stanie wojennym, nie? Jesteśmy zatrzymani, to tam w tym... Mnie to jeszcze wpisali taką laurkę, że w przeszłości karany za przestępstwa kryminalne, no tak byłem karany, siedziałem w więzieniu w Siedlcach. Ale to był po prostu, no, pijany milicjant po cywilnemu. On był rodak tam z tych stron, to na weselu kolegi. A był milicjantem w Pasymiu, to od Kadzidła to jest, no, 80 kilometrów. No i sprawa w sądzie. No i taki, czynna napaść na funkcjonariusza, to ja się dowiedziałem dopiero za co, bo że pobicie, że bójka, że to. No i 8 miesięcy w ścisłym rygorze, bez wypiski, bez papierosa, bez grama tłuszczu. No to było przykre. Ale dopiero później chciałem, po latach, dokument o niekaralności. No i chciałem z sądu wziąć tą sentencję wyroku na piśmie. I nie mogli znaleźć, ale spotkałem znajomą dziewczynę z młodych lat jeszcze. Mówi, tu pracujesz tak. Mówię, to zrób mi taką grzeczność. I podałem tam, w którym miesiącu ta sprawa była. No i tam dopiero po 10 latach, czy nawet więcej, dowiedziałem się za co. Dobrze. I do kiedy był pan internowany? No 17 chyba styczeń, 18 styczeń. Jeszcze nie miałem pieniędzy, dokumentów nie miałem, nic, bo... A tam wewnątrz murów więziennych
to byliście izolowani, nie wiedzieliście kompletnie nic, co się dzieje w kraju. No, wiedzieliśmy, bo oni to specjalnie chyba przez radiowęzeł puścili o tym, tej tragedii na Śląsku. To puszczali i to wielokrotnie, to chyba po to, żeby osłabić te morale. No, tak przypuszczam. Także, że były podawane to, co chcieli. Te wiadomości to włączali ten radio, podłączali do radiowęzła. Także to wiedzieliśmy o tym, no ale i ci, co tam przesłuchiwali, to też. Nawet może chyba i wyolbrzymiali sytuację. No przesłuchanie, no to nie wiem, ze trzy razy, no to nie chciałem w ogóle rozmawiać, bo nie było żadnego tam. No ale okazało się, że był w międzyczasie, było no, dochodzenie, to ja i ten Pajka, co rozmawialiśmy z Godeckim z Chorzem, o niepłacenie trzeciej raty podatku jako formie protestu. Więc ja sobie nie przypominam, wiem, że takie coś było, ale żebym ja tam jakiś czynny udział brał, no, rozwieszał plakaty czy namawiał, to nie przypominam sobie, no ale okazało się, że był śledztwo w tej sprawie. Więc jakby tu. No i zarzuty, że nie działaliśmy zgodnie ze statutem. No i tam, co te dałem Tadeuszowi, moją spowiedź na piśmie, bo to trzeba było mówić, podsuwał tematy, a to, a to tamto, a owto, no i trzeba na ten temat się wypowiedzieć. To tak dopiero po kilku tych takich bezowocnych spotkaniach, no zacząłem mówić, no mówię, no a to jeszcze były obietnice, no bo jeśli powiesz, bo tam były różne formy, i na ty, i na wy, i na pan, to zależy od humoru, czy od tematu, po prostu osiągnąć cel może, nie wiem jak to tam wytłumaczyć. To jest warunek, żeby pan wrócił do domu, do gospodarstwa, do żony, do dzieci. Mieli tam dokładne rozeznanie w sytuacji rodzinnej, finansowej i tak dalej. No a ja miałem to jeszcze no, utrudnienie, że no nie wiem dokładnie teraz ile tych było, czy to 170 tysięcy złotych, czy 270. I już miałem parę razy wejść na internet i sprawdzić w tych latach, jaka była cena tych samochodów, co produkowali w FPSO, bo na jesieni, w październiku w 1981 roku, ta komisja zakładowa fabryki samochodów osobowych dała jakby jeden talon na każde województwo, no, dla rolników. Tyle, że myśmy byli biedni jak mysz kościelna, bo składki to tam niby było uchwalone, że się płaci. Na kilku gminach było tam po parę set złotych, po kilka tysięcy. Już nie pamiętam dokładnie ile, ale to po prostu nie starczyłoby. No i ja miałem trochę no, takiego zapasu finansowego. Pożyczyłem tam jeszcze od sąsiadów, od rodziny, ale to wcześniej było uzgodnione na no, posiedzeniu rady, że jeżeli no, pieniędzy nie ma, to każdy o tym wie, więc rezygnujemy z talonu. A to wtedy talon na samochód to była no, prawie, że dwukrotna. No nie, wiem, że to było trudno osiągalne, te talony. No i mówię, jeżeli wszyscy nie będzie sprzeciwu, jednomyślnie zgodzą się na to, więc ja swoje pieniądze wpłacę, z tym, że będę miał go, ten samochód, do użytku no, w celach związkowych, no i prywatnego, no bo trudno to będzie od tego, z tym, że tylko zwrot za paliwo, no później, żeby był regulowany. No i też oni mieli my tu jakby w cęgach, tak, wiedzieli sytuację no, na gospodarstwie, wiedzieli nawet ile sztuk bydła i kto może no, tam obsługiwać. No,
Nie masz litości dla żony, nie masz litości dla dzieci. Powiedzieć wszystko prawdę i pójdziesz do domu i tego. No i to były takie metody salami, jak się później okazało. To powiesz to, to już pójdziesz, a to nie, powiedziałeś, to jeszcze powiedz to, no i tak dalej, i tak dalej. No i tak się stało, jak się stało. I później, żeby odzyskać te pieniądze, to był warunek emigracja, to pieniądze, no, mi się zdaje, że jednak 270 tysięcy. Dobrze, więc kiedy zapadła decyzja o emigracji? No co więc się z panem działo od momentu wyjścia z internowania? No, co się działo? Z początku, zaraz w niedzielę pierwszą poszedłem do kościoła. Zauważyłem takie zachowanie ludzi, no nie przyjaciół może, ale znajomych, kolegów, że przechodzili na drugą stronę ulicy, unikali spotkania. Więc to tak był jakby szok. Bali się, byli zastraszeni. Tam po, nie wiem, jeszcze był luty, śnieg był jeszcze. To przyjechali z Przasnysza, no tam odwiedzali mnie, z Łysych, tam przyjechał i Ceberek, się dowiedział, że jestem w domu. No ale to było takie, no jakby związane ręce, no bo ruszyć się, ludzie byli zastraszeni, ja sam osobiście też nie byłem, no, w komfortowej sytuacji. No co dalej robić? No, nikt nie wiedział, co robić, jak robić. Dopiero, no nie wiem, to był koniec lutego, czy początek marca. Przyjechał Tadeusz Godlewski do mnie do kadzidła. Ja akurat byłem w domu nieobecny, byłem na pogrzebie u dalszego sąsiada. No akurat ten kondukt, pamiętam, tak z leśnej drogi wychodzi i patrzę, a Tadeusz Godlewski stoi. No i wtedy do kościoła i tam wtedy, no, mieliśmy okazję porozmawiać, jaka sytuacja. No i pierwsze takie działanie to było pomoc, no, ludziom w Ostrołęce, co byli, no, albo jeszcze internowani, albo jak wrócili, nie mieli pracy, bez środków na utrzymanie rodziny. No i tam, że taka, no, wiem, że na naszej gminie było ponad 2,5 tysiąca złotych ze składek. No i pierwszą tego świniaka to takie, no, po znajomych, po kolegach kupiliśmy taki cichy ubój, później walizki zawoziliśmy. Ja nie zawoziłem, to taki już nieżyjący obecnie stolarz, on był zaangażowany. No i jeszcze ten mój kuzyn, a teraz też już dializowany, chory. To zawozili tam, to chyba, nie wiem, do mieszkania, do Godlewskiego chyba nie. Gdzieś był umówiony, już nie pamiętam, jakie były kontakty, żeby to, no, nie rzucać się w oczy. Czy to dwa razy, czy trzy razy, nie pamiętam. Później drugiego świniaka, to te właśnie pieniądze z tych składek. I to kupiliśmy, no chyba trzech. To było pierwsze takie początki, a później, no, była maszyna do pisania, był powielacz. No i takie były małe, no, akty działalności. Wysyłanie takich na przykład pism do tych nadgorliwców, żeby po prostu mieli umiarkowanie i nie wyżywali się na tych ludziach, a szczególnie dzieci byli, no, w szkole, mieli też, no, jakby takie szykany, no, a bo twój tam stary czy ojciec to, bo to tamto, to nie tylko u mnie, ale tak samo i Żanowski, Marian i tamtu jeszcze kilku innych podobne były takie sytuacje, że przechodziło to, no, że dzieci cierpiały na tym nawet. No, takie ulotki, no to też
kierowcy autobusów PKS-u byli w tym zaangażowani, przewozili, wiem, do Ostrołęki. To u stolarza, on trumny robił, to schówki były w trumnach. Potem też rewizję robili, trumna uszykowana już do tego i po tym no, dennym obiciem tam były trzymane. No i pamiętam jeden, kto był tam redaktorem tego. Wiem, że jedna z tych ulotek to się zaczynała, no to z Miłosza. Ty, co skrzywdziłeś człowieka biednego, śmiechem wybuchając coś nawet. To takie było to motto. No i tam później nie było jakieś rewolucyjne, tylko żeby no, starać się być solidarni ze sobą, pomagać jeden drugiemu. No, takie były budujące te treści. No i to żeśmy no, w różnych formach, nie wiem jak to wiem, że w kadzidle, to zawsze kiedy, no, w niedzielę ludzie wychodzą z kościoła, wtedy. No ale jak rozdawać, to nie było chętnych, żeby się narażać. Więc ja tu przypomniało mi się to z dzieciństwa, jak krowy pasałem na kartofliskach, no i patyk zaostrzony i kartofle, które zostały, to na ten ostry koniec patyka i później z tym rozmachem się rzucało. To był no, zasięg duży. No i tu mi taka myśl tam zaświtała i pęczek tych ulotek, tam 20 czy 30 niewielkiego formatu, związać cienko nitko, a tu kordonek grubszy i wymierzyć, jaką wysokość można wyrzucić. To, no, na to, i to taki opór stanowi, nitka pęka i te ulotki lecą z góry. No, jakby. I, no ja pomysł zrobiłem, brat mój się podjął, że to zrobi. No i tam u mnie za stodołą było puste miejsce, tam trenował te wyrzutnie. No i dobrze szło, no i tam kilkakrotnie, ale później wymacali, że to skąd, tam z sąsiedniego podwórka, no trzeba ze dwa razy. Pierwsze to znów drzewa takie były przy wyjściu, to w nocy do gałęzi nitka i jak szedł, pociągnął, to się rozerwało i ten tak, no były takie, no nie za wielkie to masowe, ale były, no i zamalowywanie haseł. Tych, to było pełno. Życie oszczędnie nie znaczy biedniej, partia z narodem, naród z partią i no takie były te reklamowali socjalizm. To było masa, no na każdym tam jakimś no, zakładzie czy urzędzie czy coś to były te. No i też wtedy akurat Wielką Sobotę. No to z sąsiadem i osobiście brałem udział w tym. Też w dzieciństwa, jak w lany poniedziałek, to robiliśmy takie sikawki. No i tam kawał rury, tu się zablokowało drewnem, mały otworek, tłok, no, kawał patyka, owinięte szmato. Nabierało się wodę i wtedy to daleko niosło. No to farba rozcieńczona, nitro. No i po tych hasłach z daleka. Podszedł i przeszliśmy, później zakopaliśmy te narzędzia zbrodni na takiej żwirowni, piaskowni właściwie. No i milicja i SBC miała zajęcie, kurde, parę dni. Także no to takie były różne formy. No nie wiem, nie. No i ten przed odjazdem już no, powielacz i maszyna do pisania, jeszcze tam jeszcze kilka rys papieru, matryce do powielacza. To miałem taki słowek zrobiony pod no, nie łatwy do odkrycia, no ale
nie zawsze to tam raz na dwa tygodnie to wyjmowałem i korzystałem z tego. No i umówiliśmy się i tam przyjechał znajomy z Widzenia, tam rolnik z Jazgarki, ale Kowalczyk, nie Kowalczyk, już nie pamiętam nazwiska. I tam umówiliśmy się z panem Godleskim, że przyjedzie ktoś, poda hasło i ja mu wydam ten powielacz, maszynę. No i przyjechał, zabrał to. No. A później jeszcze milicja, Służba Bezpieczeństwa tam przesłuchiwała moich znajomych, gdzie Suchecki ma powielacz i maszynę do pisania. A ten stolarz, co tam współdziałał z nami, mówi, jak nie wiecie panowie, najlepiej do Sucheckiego napisać, mam adres, napiszcie i może powie. Także no, to tam... Kiedy zapadła decyzja o wyjeździe? No o wyjeździe. Ja się najpierw to starałem dowiedzieć, jak te pieniądze wyrwać. Bo nikt nie wiedział. Byłem na komendzie milicji. Nie wiedzą. No, w sądzie też taki był działacz Solidarności, sędzia. Ale prosił mnie na litość, żebym nie przychodził, bo narażam go. No i rzeczywiście to było takie, nie chciałem się od niego dowiedzieć, co mam robić, jak postępować, no bo przecież to były ogromne pieniądze. Dług jeszcze u znajomych, swoje własne pieniądze stracone. To nie było takie to, no proste. No i dowiedziałem się już chyba w maju, że jest komisarz w Warszawie i adres, ale jakim cudem się dowiedziałem, to już nie pamiętam. No bo ci władza ludowa nie chciała mi tam informacji udzielić. No i do tego pojechałem, do tego komisarza. No mówi, tak, są pieniądze, tylko że nie ja decyduję o zwrocie, nie? Na kto? No kto? No wiadomo, teraz jest stan wojenny, więc wiadomo, kto decyduje. No. Także wtedy tam byłem wezwany. No i no wprost powiedział, wyjedź pan z Polski, pieniądze po prostu nie do ręki, tylko ja miałem zadłużenie w banku. No i że po prostu przeleju to. Będę czysty, bo wyjazd inaczej nie mógł być dozwolony, jak nie będzie uregulowane te sprawy, no, zadłużenia. No i tak się stało, no i... Czy dobrze? Dla dzieci na pewno dobrze. A... Kiedy pan wyjechał? 7 lipiec, to taka pamiętna data. No, 82. Pamięta pan ten moment wyjazdu? Pamiętam to. Pamiętam, tego się nie wymarzę. No we Francji, to tam porównując warunki życia, w Polsce, tu na gospodarstwie szczególnie, nie było tam tak łatwe życie i dla dorosłych, i dla dzieci również. No tam było... Nie spodziewałem się nawet tego, że tak będą, no po prostu taka opieka. No ale byli inni Polacy, co narzekali, że nie tego się spodziewali. Dla mnie to było... Pół roku to dostawaliśmy ekwiwalent no, na każdą osobę. No później tam kieszonkowe, to i dla dzieci, dlatego. No i także 6 dzieci, 8-osobowa rodzina, to z tych nawet no, takich dodatków, tych kieszonkowych, to można było tam. No były na każdy dzień jakieś tam kwota na wyżywienie. No to byli, to jest było tak pod Pireneje, niedaleko Lourdes. Tam jeździliśmy do Lourdes, do tej bazyliki.
No jak już samochód, ten taki Audi 60 kupiłem, to żeśmy tam jeździli do kościoła. No ale tam był taki region rolniczo, ja wiem, turystyczny też nie. Przemysłu nie było, trudną robotę, no i wtedy tam do Orleanu, tam znajomy był w Orleanie. I tam telefonicznie no, mówi, że tam pracę tam jako ślusarz spawać, bo ja no, taki dwuzawodowiec byłem. Ja pracowałem jako ślusarz spawacz cały czas. Ile lat pana pracował? Ile lat? Więc w 1994 miałem wypadek. Tam uszkodzenie biodra. Ja miałem te biodra zresztą trochę takie, no, już taki reumatyzm początkowego stadium. No ale to było tak, że nie mogłem już pracować i na operację. No i później stawu biodrowego. 84, to akurat na dzień przed Bożym Narodzeniem było wolne miejsce, bo to ludzie nie chcieli chorzy się poddawać operacji, no to ja skorzystałem z tego, żeby wcześniej. No i także już byłem na ręcie. Próbowałem pracować, ale to już nie dawało rady. Tak, ja dobrze mówię, 90. Wszystkie dzieci zostały we Francji, tak? Tak, no nie, syn najstarszy wrócił do Polski. No i firmę samochodową, no to tam taką spółkę tam w drugim. No to teraz mają już cztery te tiry. Dwa na zagranicę i dwa tu na terenie Polski. No ale to też połowa to na kredyt. I teraz to przede wszystkim pracować, żeby spłacić kredyt. Ja jakoś obawiam, że te spółki to często się robią spórki. Jak wyglądała wtedy Francja, że w porównaniu do obecnej Francji? Więc nie było tam takich manifestacji, jeszcze palenia samochodów, wybijania tam, nie, ale były, no, myśmy tam w Pau właśnie to mieszkali w takim osiedlu, to był ten Centre de Bergamont, taki, jak to po polsku, Centrum Opieki nad Uchodźcami, tam byli uchodźcy, z Laosu, z Wietnamu, z Tajlandii, też tam co były te, no, te tereny, kiedyś kolonie francuskie. To nas przewieźli autokarem i rano przyjechaliśmy już tutaj. No, wrażenie, szok. To, te nasze bagaże. No, było umeblowane wszystko, no niby używane meble, stare, ale wszystko do użytku. No nawet w lodówce było te takie produkty do korzystania. Także no nie spodziewaliśmy się, że tak będziemy, no to pół roku takiej, no, do zaadoptowania się. No i była nauka języka francuskiego, tylko to na metodę był ten ośrodek przeznaczony dla uchodźców z Azji. A że z tego względu, że wieloosobowa rodzina, tam nie było innych miejsc, to tam do tego, do Po. To tam byliśmy samotni, tam mało było Polaków. Polonii w ogóle mało. Klimat wspaniały. Prawie, że zielone na okrągło, to takie w dolinie tej rzeki Gave de Pau. Tam przepływa Kolord przy bazylice. Klimat wspaniały, łagodny. No, pięknie wszędzie, tylko że no, pracy tam nie było. Jak wyglądał kontakt z Polską? Pan kontakt listownie, no listy wiadomo były przejmowane, cenzurowane, czy przejmowane,
Odwiedzał pan Polskę? Nie, aż zaraz, w którym to roku? W 1989 roku, na wiosnę, a ja wiedziałem o tym, bo mój kolega korzystał z tej możliwości. Teść, no jeszcze nie zmarł, ale miał udar i w szpitalu, także tam nie rokowali i zdążyli, jeszcze żył, ale już nieprzytomny. To na podstawie tej konwencji genewskiej, że w przypadkach losowych uchodźca miał prawo na 10 dni przyjechać do kraju, no to wypadki losowe, no śmierć, jakieś tam sprawy majątkowe czy coś, no to już nie wiem tych konkretnych szczegółów. Tylko, że wiedziałem, że takie coś, to się nazywało te sauf-conduit. Ale jak to się tłumaczy? Czy to francuskie zwrot, czy to no chyba tak francuski. To na prefekturze wydawali na podstawie telegramu. Także musiałem czekać na telegram z Polski, żeby z tym telegramem iść i ubiegać się o ten dokument. No to wiedziałem, że trzeba mieć zdjęcie, bo na granicy NRF, NRD to trzeba było taki paszport tymczasowy wyrabiać. Bo tam chyba, nie wiem, z 8 godzin nas trzymali na granicy. To była taka, no naprawdę... Niełatwa podróż, no ale... A później buny paliwowe na granicy, tankować nie ma. Trzeba mieć buny, a skąd buny? No ale żona wiozła tam parę, no takie ćwiartki kawy. Ja mówię, weź to ćwiartki kawy i może się... Tak, od razu i paliwo się znalazło i dopiero miała być otwarta o 8 stacja, a o 7 otworzył, także to był taki środek płatniczy, że się drzwi otwierały. No i pamiętam też, tu w Przasniczu pojechaliśmy do szpitala, jeszcze też żył. No i mówię, to odwiedzę przyjaciela Grodzkowskiego, tam mieszkał w Przasniczu. No i nie poznał i nie spodziewał się, że ja przyjadę. Mówię, a skąd wiedział? Wiedziałby, że będzie, mówi, spotkanie. Bo to wtedy na tym spotkaniu typowali kandydatów do Sejmu i do Senatu. Mówi, o 5 będzie spotkanie, to mówi, przyjedź, to mówi, się spotkasz ze znajomymi i tego. No i o 5 pojechaliśmy, no i tam wtedy... No z Ostrołęki to był Andrzej Bednarczyk i jeszcze ktoś, bo ja ich odwoziłem, no nie ja, ale żona prowadziła samochód. To odwoziliśmy do Ostrołęki, bo nie było już żadnego tam komunikacji. Wiem, że Andrzej i jeszcze ktoś z Ostrołęki był, no ale już nie pamiętam. No spotkałem rzeczywiście tam wielu znajomych i od razu słyszałem, no kłótnie. Zaczęli się kłócić, pomawiać, wymawiać różne rzeczy, no to trochę było nie podobało mi się, bo no, ale to chyba tak już musiało być. No i teraz przyjazd tutaj, no przyjazd, no to ja czułem się 25 lat we Francji nie u siebie i wróciłem tutaj. I też jestem nie u siebie, już 10 lat. Trudno mi nawiązać taki kontakt. Tu nie mam wiele znajomości. I nie szukam. Bo start mój to był z moim przyjacielem pamiętną uroczystość 150-lecia rocznicy powstania listopadowego. Wielka uroczystość, chyba największa w dziejach Ostrołęki, chociaż nie zarejestrowane przez komunistów. Nawet nie, prawie że tam nic nie było. Nie ma śladu, nie ma śladu. Nie było o tym, wcale nic. Było. Więc właśnie wtedy zapoznałem się tutaj
z moim tutaj obecnie przyjacielem. No to mogę przerwać, że to wcześniej przecież już no razem mieliśmy spotkanie to, no tak, ale, z władzami o to zezwolenie na... No tak, ale te pierwsze spotkanie dla mnie, ja mówię o nie co ty myślisz, tylko ja co myślę. Nie, co pamiętasz. Ja myślę, te pierwsze no tak. przyjacielskie spotkanie, bo od tamtej pory no tak, tak, zaczęła to się tak. nasza przyjaźń. Tak, tak przyznasz, ja od tego momentu zaczynam. I, no, i tam równocześnie ja już mówiłem nawet innym ludziom, o pierwszych konferencjach, jacy byli na terenie naszego miasta, na terenie Solidarności, ale to już nie będę o tym wspominał, bo to jest długa lista i chyba jest zbyteczne. Nasza współpraca była bardzo przyjacielska i to było uwidocznione w spotkaniach indywidualnych i nie tylko. No, największe takie przeżycie moje, które łączyło się trochę ze strachem, dlatego że po internowaniu no, byliśmy szczególnie jakoś kontrolowani. I jak wiozą te mięso z kadzidła, mięso kupione właśnie przez, zdobyte przez tutaj mojego kolegę, przyjaciela, to nie było, przecież można było tego. No tak, tak. To. Tutaj policja, ta ZOMO stało na tych wszystkich przejściach, na moście, mój kolega Kreczman, no bał się po prostu. Ja też się bałem, tylko że chodził, nie bałem, bałem się przede wszystkim konsekwencji, co to będzie pro publico podane, bo zaraz opowiedzą, wiadomo co, no, że przywozi handel i tak dalej. A te mięso, co z tym mięsem, rozdałem ludziom, wszystkim tym, którzy internowani byli. I Igosiewskiemu zdałem, znaczy koledze i innym, między innymi rodzinie obecnego senatora. Więc komu mogłem, to te mięso po prostu rozdałem. Nie pamiętam już, kochani, ile tego było mięsa, czy to był cały świniak, czy to było pół, tego nie pamiętam. Pamiętasz może ty? Pamiętam, ale to były dwa albo trzy, bo to nie no, było w jednym rzucie, tylko ja tylko to wiem, tak. że ja to wszystko rozdałem. Oto to. Kiedy to mniej więcej było? No kiedy było? No przed Wielkanocą roku 81. Tak, to marzec, kwiecień. Tak. No to przed Wielkanocą, bo to akurat tak. ta Wielkanoc w 81 roku. Tak, w 81 roku. No a potem to kontakt nas był stały, znaczy stały, korespondencyjny, no tak, trudno powiedzieć o jakimś stałym kontakcie, jak był kolega, prawda, we Francji, no to no kontakt, no prawie że znikomy, no ale porozumiewaliśmy się, na ile można było. Bo muszę powiedzieć jedną rzecz, podstawową sprawę, że wśród tych wszystkich działaczy, którzy wyjechali do zagranicy, to jedynie Tyszka, kolega, przyjaciel, który jest w Norwegii, który już wrócił do kraju. I tutaj obecny Edward, którzy no, chyba najwięcej zasłużyli się nam, Ostrołęczanom. Już nie będę mówił o szczegółach, bo to jest długa historia, ale najwięcej. I ta przyjaźń, dlatego pozostała ta przyjaźń. Muszę powiedzieć, że w pewnym okresie czasu, no, nawet ta kawa, którą dostarczałeś w jakiś sposób do mnie, że to było dla mnie wielką sprawą. To znaczy, tak pół żartem, pół serio mówię. Ja o wielu rzeczach nie pamiętam od razu, mówię, bo ja nie należę do tego typu ludzi, którzy starają się przeżyć to i ciąg dalszy, przeżyć i ciąg dalszy. A to wszystko dla ojczyzny naszej, dla Polski po prostu.